Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej 21 lutego 2022 roku. To na tym spotkaniu dyskutowane jest uznanie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Większość urzędników i funkcjonariuszy wydaje się być przerażona, nie wiedzą co mówić. Jednym z niewielu, którzy zachowują spokój i pewność siebie, jest Nikołaj Patruszew. To jeden z najbliższych współpracowników Putina. On prawdopodobnie już wtedy zna scenariusz tego spotkania i wie, co wydarzy się w najbliższych dniach. Razem z Piotrem Żochowskim opowiemy o jednej z najbardziej wpływowych osób na Kremlu. Nikołaj Patruszew jest jednym z bardzo niewielu, którzy wciąż mają dostęp do Władimira Putina. Kieruje organem, który kształtuje politykę wojskową i zagraniczną Rosji, więc jego pozycja jest dosyć silna. Patruszew dosyć często pojawia się w mediach i przedstawia politykę zagraniczną Rosji. Rozmowy z nim dają wgląd w to, co myślą kremlowskie elity. Ostatnio też udzielił takiego wywiadu, powiedzmy, programowego, przedstawiającego politykę zagraniczną Rosji. Ten wywiad też pokazuje, jak Rosjanie myślą, oczywiście ci kremlowscy Rosjanie, jak są już zaplątani w retorykę wojenną, w to, że jedynym wrogiem dla Rosji, mówi ostatnio Patruszew, to są Stany Zjednoczone, które biednej Europie nie pozwalają porozumieć się z Rosją. To jest ciągle powtarzane. To nic nowego nie mówią, tylko Patruszew pokazuje, że Rosja po pierwsze prowadzi w sumie wojnę ze Stanami Zjednoczonymi o to, żeby Stany Zjednoczone nie dominowały w świecie. To jest ten wielki cel rosyjski i będą każdymi środkami próbować osłabiać Stany Zjednoczone. Wróćmy jednak na chwilę do historii i tego, kim jest Nikołaj Patruszew. Jak wielu innych ludzi na Kremlu, także on był związany ze służbami specjalnymi. Jest kadrowym oficerem KGB. Zaczął służbę w 1975 roku. Po rocznych kursach w Mińsku w szkole KGB zaczyna pracować w Leningradzie, w ówczesnym Leningradzie, w pionie kontrwywiadowczym, a później zajmował się również sprawami przemytu i korupcji. Także on przez te lata pracy w Leningradzie nawiązał wiele kontaktów i z władzami miasta, i z lokalną elitą. Miał duży wpływ na funkcjonowanie tego systemu sowieckiego jeszcze ówczesnego. Patruszew prawdopodobnie poznał Putina w Petersburgu. Jednak niektórzy uważają, że panowie znają się już od końcówki lat 80. Patruszew kontynuuje swoją pracę w służbach. W latach 90. zostaje przeniesiony do Moskwy, gdzie pracuje w strukturach FSB. Tu warto zwrócić uwagę, w jakich zarządach, dlatego że on odpowiadał m.in. za zarząd bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli policję w policji, która kontrolowała samą służbę. To jest bardzo, bardzo ważne stanowisko, które pozwala na przyglądanie się większości funkcjonariuszy FSB, czy przypadkiem nie kręcą prywatnych interesów, czy też zachowują pełną lojalność wobec kierownictwa. Był również szefem kadry w FSB, więc to też jest kluczowe stanowisko, które daje ogromną wiedzę, po pierwsze, o potencjale kadrowym samej służby, ale również ma duży wpływ na kariery konkretnych ludzi, na awanse lub degradacje. Także Patruszew miał dosyć mocną pozycję w FSB. Ten wielki kop do góry następuje w momencie, kiedy Putin odchodzi z administracji prezydenta, takiego wydziału kontroli administracji prezydenta Rosji. To też jest bardzo ważna komórka, pozwalająca kontrolować właściwie wszystkie podmioty władzy lokalnej, koncerny naftowe, gazowe, administrację lokalną. I to zawsze działało na zasadzie takich lotnych kontroli. Oni się pojawiali gwałtownie i na przykład kontrolowali gubernatora danego, co czasami potem miało efekty w różnych dziwnych
przykrych rzeczach dla tegoż gubernatora, ponieważ wykrywano nadużycia. Często to było oczywiście takie zlecenie polityczne. W 1999 roku Władimir Putin zostaje premierem Federacji Rosyjskiej. Patruszew zastępuje wtedy Putina na stanowisku szefa FSB. Tę funkcję Patruszew będzie sprawował także, gdy Putin będzie prezydentem. Ze stanowiska odejdzie w 2008 roku. Okres kierowania przez Patruszewa FSB nie był łatwym czasem. Przypomnijmy 2001 rok, wojna w Czeczenii, potem szereg zamachów terrorystycznych, które ogarnęły Rosję. Patruszew był często krytykowany za, powiedzmy, złe dowodzenie, złe kierowanie strukturami FSB, zwalczaniu terroryzmu. Przypomnę tylko, że to on stworzył Narodowy Komitet Antyterrorystyczny, czyli FSB przejęło w razie zagrożenia terrorystycznego kierowanie operacją antyterrorystyczną na terenie Rosji i FSB też uzyskało zgodę na wykorzystanie innych sił, resortów siłowych, a czasami również wojska w razie potrzeby. Więc to też pokazuje, jak Patruszew, który rozpoczął walkę z terroryzmem w Rosji, wykorzystał to do wzmocnienia samej służby i pozycji jej w systemie. Za rządów Patruszewa FSB zaczęła dominować nad innymi służbami. Nie ma już służby czy innego resortu, który mógłby zagrozić FSB systemowo, a za to FSB posiada kompleksową możliwość kontrolowania innych, na przykład resortów siłowych, co pokazuje, jak ta służba jest silna, co było też ważne dla wzmocnienia FSB. Patruszew doprowadził do włączenia ponownego zresztą po czasach KGB-owskich służby granicznej w struktury Federalnej Służby Bezpieczeństwa. No, to jest po pierwsze duża struktura, zwiększyła ważny ruch dla budżetu samej służby i oczywiście dla jej potencjału ludzkiego. W 2008 roku Patruszew opuszcza stanowisko szefa FSB i staje się sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Szefem oczywiście Rady Bezpieczeństwa jest prezydent. Sama Rada Bezpieczeństwa jest takim formalnie organem konsultacyjnym czy doradczym prezydenta Rosji. Zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa państwa. To właśnie w Radzie Bezpieczeństwa są opracowywane projekty wszelkich doktryn związanych z bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem militarnym, doktryna wojenna czy wojskowa, jak to woli. Czyli jest to organ konstytuujący i tworzący fundamenty polityki bezpieczeństwa Rosji. Kierując Radą Bezpieczeństwa, a trzeba pamiętać, to było już poruszane wielokrotnie w naszych podcastach, w jej skład, ten taki wąski skład doradczy, wchodzą wszyscy najbardziej istotni politycy rosyjscy. Minister spraw zagranicznych, szef FSB, szef wywiadu zagranicznego, szef MSW i tak dalej, premier oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Jest to grupa takich 12 osób, którzy spotykają się raz w tygodniu przynajmniej na posiedzeniach, oczywiście zamkniętych, komunikaty po nich są bardzo zdawkowe, informują tylko, o jakiej tematyce rozmawiano, żadnych szczegółów, ale tak jak pokazuje historia polityki rosyjskiej, to w mojej opinii właśnie te spotkania Rady Bezpieczeństwa są taką płaszczyzną, na której się wypracowuje podejmowane później decyzje. I tutaj rola Patruszewa jest na pewno bardzo duża. Patruszew powszechnie uchodzi za jednego z kremlowskich jastrzębi, zwolennika agresywnej polityki. Tylko ja potem się zacząłem zastanawiać, a kogo teraz możemy uznać za niejastrzębia w elicie kremlowskiej. Patruszew jako oficer służb specjalnych ukształtowany w tej logice KGB, w logice funkcjonowania systemu sowieckiego, czy Związku Sowieckiego jako mocarstwa. To, co on teraz mówi, a już ma ponad 70 lat, to widać, jak jego umysłowość jest ukształtowana tamtymi czasami. To jest, oczywiście, już nie mówimy o Związku Sowieckim, idei komunistycznej, on często powołuje się na działania imperatorów Rosji, carów Rosji, pokazując jak w historii, jaką dobrą rolę oni odgrywali w historii Europy na przykład. Więc tutaj mamy taki sznyt trochę neoimperialny, ale generalnie antyzachodni, antyamerykański bardzo silny i pokazujący, że
on jako on, ale jak rozumiem, większość tej elity kremlowskiej nie wyobraża sobie świata, w którym Stany Zjednoczone by dominowały. To jest nic nowego. Rosjanie zawsze mówili, że dążą do zbudowania świata wielobiegunowego, gdzie Rosja powinna być jednym z tych biegunów siły i miała mieć duży wpływ na kreowanie sytuacji globalnej. Jednym z kluczowych elementów, na który musimy zwrócić uwagę, to wspólnota myślenia Patruszewa i Putina. Czasami oczywiście w komentarzach czy spekulacjach, co się dzieje na Kremlu, no mówi się, że tam Patruszew podpowiada Putinowi jakieś rozwiązanie albo go zachęca do kontynuowania jakiegoś rozwiązania. Ja nie wykluczam oczywiście, że ta siła doradcy, doradcza Patruszewa ma duże znaczenie, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, co mówi sam Putin i tak przez wiele lat, no to ja nie widzę wielkich różnic w sposobie myślenia o świecie między nimi, więc to jest raczej wspólnota myślenia niż to, że Putin czeka jakby na to, że ktoś mu podpowie, jak świat oglądać. Patruszew na pewno jest zwolennikiem rozwiązań siłowych, no ale to wynika z jego właśnie tej kariery zawodowej i przyzwyczajenia się do stosowania tych metod uznanych za skuteczne. Także tutaj mamy przedstawiciela tej elity służb specjalnych, który no, już kreuje politykę. I zresztą no, wiadomo, że w tej ekipie putinowskiej, jak dobrze wiemy, obecni są przedstawiciele i ludzie związani ze służbami wcześniej. I to też warunkuje ich plany działania. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o elicie kremlowskiej, ona jest przyzwyczajona do tego, że armia czy służby specjalne jako fundamenty państwowości rosyjskiej muszą prowadzić taką, a nie inną politykę, żeby pokazać światu, że Rosja jest silna. I teraz mamy kolejną odsłonę agresji na Ukrainie. Obserwujemy, jak działają Rosjanie. I abstrahując nawet od kłopotów, które Rosjanie teraz mają jednak w dalszym ciągu na Ukrainie, czyli to brak szybkiego powodzenia w likwidacji państwa ukraińskiego, o tym też Patruszew mówi przecież, no państwo ukraińskie to w ogóle nie wiadomo, co to jest, no. A Ukraińcy są przecież i tak wspólnym narodem z Rosjanami, no, nie są samodzielnym narodem. To pokazuje wszystko, że rozwiązanie siłowe niezależnie od kosztów jest dla Rosjan takim jednym z podstawowych narzędzi uprawiania polityki. Ale to wynika właśnie ze sposobu myślenia polityków rosyjskich. Dlaczego od ich ukształtowania ich intelektualnego po raz kolejny raz zwrócę uwagę, właśnie to warto poczytać sobie, żeby uświadomić sobie skalę zacięcia takiego ideologicznego, właśnie wywiady z Patruszewem z ostatnich lat warto przeczytać, porównać, czy coś się w ogóle zmienia. To jest jednak głos neoimperialnej Rosji. W poprzednim odcinku omawialiśmy inne ważne postaci rosyjskiego życia politycznego. Zapraszamy do obejrzenia tych materiałów, a także do subskrybowania tego kanału. W następnym filmie opowiemy m.in. o propagandzistach Putina. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.